Witam was wszystkich w nowej serii z Gotika 2 Noc Kruka. W tym momencie mam poziom 11, 12 punkcików do nauki. No i ostatnio tutaj byłem u najemników. Później się udałem do bandytów. No i na sam końcu wylądowałem tutaj na tej farmie Bengara. Zrobiłem tutaj test zaufania dla najemników. I w tym momencie już powinni mnie przyjąć. To mam jeszcze tego farmera, z którym mogę sobie porozmawiać. Zobaczymy, co ma ciekawego za kwestię. Czy ci bandyci nieśli ze sobą jakąś broń? Głupie pytanie. Widziałeś kiedyś nieuzbrojonego rabusia? Nie chodzi o to. Pytam, czy nie mieli ze sobą naprawdę sporego jej zapasu, dużego transportu. Faktycznie, teraz sobie przypominam. Mieli ze sobą naprawdę sporo oręża. Część w beczkach, część w workach, a część na wozie. To spoko. Zatrudniacie pracowników na dniówkę? Ona odsyła robotników, którzy nie przydają mu się w gospodarstwie. Ci właśnie trafiają do mnie. Ja ich karmię i dla mnie tutaj pracują. Co masz przeciwko królewskim żołnierzom? Wszystko. Od czasu, kiedy paladyni pojawili się w mieście, nic się nie poprawiło. Wprost przeciwnie. Teraz ci przeklęci strażnicy coraz częściej zaglądają na nasze ziemie i kradną, co im wpadnie w ręce. A paladyni nic z tym nie robią. Jedyni paladyni, jakich widziałem, to ci dwaj, którzy pilnują przełęczy. Ech, nie ruszą się o krok. Nawet gdyby straż nas wszystkich pozażynała. To spoko. Nie chcę z tobą już rozmawiać na pozostałe kwestie. Malak, powiedz mi coś więcej. O paladynach nie widzę tu żadnych kobiet. Kradzież tego mieszka będzie dość ryzykowna. Nie będę kradł. Jeszcze mam za mało punktów nauki. Znaczy punktów zręczności. Jadłem obiad i troszeczkę mi się odbija. No bo ten X już tutaj odkryłem. Teraz wrócę się już na drugą. Dam się teraz na drugą farmę, tutaj w okolicy. Mam nadzieję, że moja postać się nie zabije. No i do wyboru miałbym albo zabić tam tych strażników, albo tutaj wziąć pieniążki od tego oto farmera. Zobaczę, co ma mi ciekawego do powiedzenia. Nie wybrałem strażników, według mnie to jest bardziej wymagające wyzwanie. A tutaj się udam, żeby porozmawiać sobie z tymi postaciami. No owca, przesuń się, Baltazar. Jak leci, kradzież tego mieszka będzie dzieci niełatwa, no to superacko. 120 punkcików doświadczenia. Co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary Sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Chyba nie przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Czego mieli się zdenerwować? Na czym polega twoja praca? Widziałeś może bandytów w okolicy? Widziałeś może bandytów w okolicy? Pewnie! Przechodzili przez pole w pobliżu farmy Sekoba, a potem zaszyli się w lesie. Mieli ze sobą dużo broni. Wyglądali, jakby chcieli wygrać wojnę z orkami na własną rękę. Wydawało mi się, że prowadzili ze sobą dziewczynę, ale nie dam za to głowy. Mam nadzieję, że jej nie skrzywdzili. Cieszę się, że ominęli naszą farmę. No spoko, na czym polega twoja praca? Na czym polega twoja praca? O, pilnuję owiec. Robię to, odkąd pamiętam. Zwierzaki są bardzo mądre i wierne, wiesz? Jeśli je dobrze traktujesz, będą cię słuchać przez całe życie. To spoko. Masz jakieś kłopoty z sąsiadami? Oprócz tego wszystko w porządku? A poza tym wszystko w porządku? Nie mogę narzekać. Dziękuję za troskę. No to spoko. Masz jakieś kłopoty z sąsiadami? Trawa po tej stronie wielkiego pola jest zawsze wysuszona i rzadka, więc zazwyczaj chodzę na pastwiska innych farmerów. Ona rowi to wszystko jedno, ale Bengar, do którego należą pastwiska na płaskowyżu, zawsze robi wielką aferę, kiedy wyprowadzam tam zwierzęta.
Mówi, że Sekob winien mu zapłacić, skoro zwierzęta pasą się na jego ziemi. Ale Sekob nie wyda na to ani grosza, więc nie mogę już chodzić na płaskowyż. No spoko, może powinienem porozmawiać z Berengarem. Może powinienem pomówić z Berengarem. Zrobisz to dla mnie? A co mu powiesz? To znaczy, wiesz, nie chcę żadnych kłopotów. Zobaczymy. Gdzie mogę znaleźć te pastwiska i gospodarstwo Berengara? Idź tą ścieżką i przejdź przez duże rozstaje. Jeśli skręcisz w prawo, zobaczysz wielką skałę. Za nią, na prawo, są pastwiska na płaskowyżu i przełęcz. No spoko. A poza tym, wszystko w porządku? Nie mogę narzekać. Dziękuję za troskę. No i mam małe dodatkowe zadanie. Tu mam Tila. Kradzież tego mieszka będzie dość prosta. Hej młody, wszystko gra? Hej młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Dobra, przepraszam, ty tu jesteś szefem, nie jestem pomocnikiem. Ty tu jesteś szefem? Nie, jestem tylko synem Sekoba. Ale kiedy tylko staruszek wyciągnie kopyta, to wszystko będzie należało do mnie. Zadziwiające. Dobra, spoko. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników. Co możesz zrobić? Denerwuj Tila. Kradziesz tego mieszka, dobra. Dobra, Tilo. Muszę z tobą porozmawiać, okradnę cię. Kradzież kieszonkowa, 120 punkcików doświadczenia. No i tyle. Nie interesują mnie to już inne kwestie. Ty mam Rega. Ej, ty! Wieśniaczkiem, którą też mogę okraść. 120 punkcików doświadczenia. Barbetta. Kradzież kieszonkowa. 120 punkcików. Witaj, ślicznotko. Nie zagaduj mnie, chłopcze! Mów, czego chcesz. Jestem zajęta. Jak idzie praca? Popatrz na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić. To zrozumiesz, jak idzie. Chcesz się nająć do pracy w polu? Może. Może? W takim razie powinieneś poszukać naszego farmera Sekoba. Był kiedyś poganiaczem niewolników. Może on coś ci znajdzie. Rzecz jasna. Możesz też spróbować w gospodarstwie Onara, na końcu tamtej długiej drogi. Ale uważaj na najemników. Nie przepadają za obcymi. No spoko, koniec, dzięki za rozmowę. W tym momencie sobie zapiszę grę. No i porozmawiam sobie z tym Bronko. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci po łbie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. To było niemiłe, zapomnij o tym, nic ode mnie nie dostaniesz. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. W takim wypadku obawiam się, że muszę wygarbować ci skórę. No to chodź. No to chodź i spróbuj. No cóż, w takim wypadku. Uciekamy. Pasowałbym tutaj znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Jeszcze cię dorwę. To chodź, kurczę, chłopie, nie rój mnie. Porozwalają sobie. Dobra, tyle ci wystarczy. Bym cię przez przypadek nie wziął, no i nie zabił. Nieźle. 200 punkcików doświadczenia, topór drwala. Smażone mięso, chleb niebieski bez 49 sztuk złota. No spoko. Teraz sobie troszeczkę podjem mięska. Smażonego. Oddałem sobie troszeczkę życia. No chyba tyle, nie? Nie próbuj tego ponownie. Chcesz mi coś ciekawego powiedzieć? Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? No to super. Kurczę, z nim też było zdanie. Musiałbym z Tilem porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale za późno. Słuchaj, ten paskudny koleś, który tam stoi. To Bronko. A co? To ten twój farmer?
Tak ci powiedział? Sekop jest naszym farmerem. Bronko to obiboki leń, ale jest silny jak wół. Dlatego nikt nie protestuje, kiedy się obija. Tylko najemnicy potrafią zmusić go do pracy. Boi się ich. No spoko. A poza tym? Jestem zajęta. No spoko. Z Tealem chciałem jeszcze porozmawiać na coś ciekawego, na jakiś ciekawy temat, ale gdzieś mi tutaj Teal zniknął. Cholera. Zawsze w ten co sposób traktujesz dzieje? Swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Zepsuję Bronka. Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Tak wiem, to Bronko. Robi co chce. Tyle razy mu powtarzałem, że powinien wziąć się do roboty. Ale? Po prostu mnie nie słucha. Ojciec denerwuje się na mnie, że nie zdołałem zmusić tego obiboka do roboty. Bo będę mógł ci pomóc. Może ja mógłbym pomóc. Mówisz poważnie? W porządku. Posłuchaj, zagoń Bronka do pracy, a zapłacę ci 10 sztuk złota. Co ty na to? Niech będzie, muszę się zastanowić. W porządku. Zobaczę, co da się zrobić. Nie ma sprawy, ale będziesz musiał zapłacić więcej. W porządku, zobaczę, co da się zrobić. Pośpiesz się! Tealu, nie denerwuj mnie, bo ci też wklepię za chwileczkę. Czego szukasz na mojej ziemi? Nie ma tu nawet co ukraść. Wynocha! Czy w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do nikogo nie należy? Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Póki co, idź się powłóczyć gdzie indziej. Dobra. Ten sekob jest niemiły. Rosji? Hej, ty! Rozmawiałam z Rosji. Kradzież tego mieszka będzie dość prosta. Wszystko w porządku? Cóż, właściwie nie do końca. Kręgosłup strasznie mnie boli od ciężkiej pracy. Co cię tu sprowadza? Tak rzadko miewam gości. Na ogół odwiedzają mnie albo zbiry z gór, albo ci okropni strażnicy miejscy. Ostatnio dość często nachodzą farmy, ale ty nie wyglądasz jak jeden z nich. To spoko, co robisz? Czym się zajmujesz? Od lat sama się o to pytam. Mój mąż Sekop ma na pieńku już chyba ze wszystkimi w okolicy. Jest zadłużony po uszy, dlatego też podkrada różne towary Onarowi, sprzedając je później w mieście. Dzięki tym machlojkom udało mu się zbić fortunę. Każe ludziom pracować tak długo, aż biedakom zaczynają się łamać kręgosłupy. Doszło do tego, że nazywają go nadzorcą niewolników. Nie jestem specjalnie dumna z tego, że Sekop jest moim mężem. Uwierz mi, czasami żałuję, że nie ma już bariery. Może chciałbyś kupić coś do jedzenia albo broń do polowania w lesie? No spoko, co możesz mi zaoferować? Co możesz mi zaoferować? A czego potrzebujesz? Kościany łuk. O panie, jakie ty masz bronie, zajumiasz, kobieto. Co ci się w ogóle tutaj dał? 50 strzał zawsze się przyda, 30 bełtów też. No i ten kościany łuk może sobie też wezmę. Ta nie będę nic brał, żartuję. Dobra. Dzięki wielkie ci bariery, dlaczego straż atakuje wasze farmy? Głowa do góry. Głowa do góry. Uważaj na siebie i nie pozwól, by cię dopadli. Dobra, Rosy, dzięki ci. Gdzie jest ten Bromko? Jak mu sieknie zaraz z deszczu, z ognia, to wróci do pracy. To nie on. Tam sobie chodzi. No i zbiera jakieś, kurczę, nie wiadomo co, kamyczki. Hej! Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? No oczywiście, że tak. Czyli teraz powinien wrócić się do Teala, no i od Teala powinien zgarnąć 10 sztuk złota. No i jakieś punkciki doświadczenia.
No bo koniec końców wklepałem kolesiowy, no i on wrócił do pracy. Tylko powiedzcie mi wy teraz, gdzie ten deal jest. Tutaj ja sobie siedzi. W foteliku. Bronko wrócił do pracy. Bronko wrócił do pracy. Naprawdę? To wspaniale! Tak, a teraz mi zapłać. Cóż, umowa to umowa, nie mam racji. Dawaj kasę i do zobaczenia. Pa. No i w tym momencie pasowałoby mi się znowu wrócić na tamtą farmę, z której przyszedłem. To jest droga dosyć daleka. Nie wiem, czy jest w ogóle ciekawa. Czy tam w ogóle w be mi tutaj słychać. No, kupę rzeczy mi tu trzeba. Zapiszę sobie grę. Już po drodze mam te wszystkie polne bestie. No chodź. Kurczę, z dwoma sobie rady nie dam. Okej, po 80 punkcików doświadczenia. Trzeba, jak zawsze, wyczuć odpowiedni moment, żeby uderzyć żuwaczka polnej bestii. Kurczę, jest ich tam naprawdę dużo. Naprawdę dużo jest tych bestii wszędzie. Zapiszę sobie może. No chodź, nie denerwuj mnie. Siedemdziesiąt punkcików, no i żółwaczka. No okej, okay, polna bestia, żółwaczka polnej bestii. Pasowałoby się tutaj troszeczkę czymś wziąć i dopakować. Serek plus 15, chleb plus 10 do punkcików trafień. Co ty jeszcze mogę sobie się rybka? Plus 5 do punkcików trafień. No i co jeszcze tutaj ciekawego? Mamy piwo. Plus 3 do punktów trafień, plus 1 do many. Dobra, gin mnie nie interesuje. Jeszcze z dwie sztuki mięska. Miałem gdzieś tutaj ciemny grzyb jeszcze, czy 7 sztuk. No, takim oto sposobem udało mi się całe życie wziąć. No i odnowić. Tam mam jakiś mieszek. No chodź na mnie, polno bestio. No kurczę, wciśnięłem przez przypadek F1. Okej, okay. F5. O kurczę, dogoniłem mnie szybsze ode mnie. Okej. Okay. Żółwaczka polnej bestii. Jeszcze zostały dwie sztuki. Tak, troszeczkę sobie w tym odcinku też powalczę. No chodź, moja droga polna bestia. Kurczę, jak ona mi tutaj bierze. I ciacha. Mięso kopacza. 30. Dwie sztuki. Dobra, zapiszę sobie. No i tutaj mam kolejną polną bestię. Jest 80 punktów doświadczenia. Żółwaczka. No i tutaj mam ziel lecznicze. No i skórzany mieszek. Ten sobie podniosę. No i w sumie u najemników już chyba wszystkie zdania możliwe wziąłem i sobie zrobiłem.
musiałbym wziąć, jeszcze wilkowi pracę znaleźć. I to chyba będzie na tej drugiej farmie do zrobienia. Bobo. No, panowie, rozumiem, że jest jeszcze wcześniej, ale jesteś im potrzebni. Wstawać, piochy. Cholera, czego chcesz? Najemnik, Javis. Co się dzieje? Hort, Rot, najemnik. Cholera, czego chcesz? Sifer, najemnik. Koleś będzie spał pewnie na górze, który jest mi potrzebny. Torlof. Nie trzeba mi więcej. To są reguły pojedynku. Pomóż mi pracować. Rozwiązałem problem z Bengarem, ze strażnikami. Rozwiązałem problemy Bengara ze strażnikami. Upewniłeś się, że nie wrócą na jego farmę następnego dnia? No cóż, raczej im się to nie uda. Zwięźle mówiąc. Dobra robota. Przeszedłeś próbę. Ktoś, kto poradził sobie ze strażnikami, zasługuje na nasz szacunek. Kiepska sprawa. No spoko. Co sądzą o mnie najemnicy? Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy. Jeżeli on tego nie widzi, Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Jarvis sądzi, że się nadasz. Kort uważa, że musisz najpierw podszkolić się trochę w walce orężem. Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mniemanie. Chyba przekonałeś Roda, że jesteś wystarczająco silny. Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że równy z ciebie gość. Booster mówi, że jesteś w porządku. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś, przechodząc próbę. Na mój głos możesz w każdym razie liczyć. I wygrałeś kilka uczciwych pojedynków. Dla najemników to bardzo ważne. Większość najemników stoi za tobą. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. Nie trzeba. Idź do Lee, on ci wyjaśni całą resztę. To spoko. Supracko, pomóż popracować, koniec. Nie zasłużył sobie na to. Gdzie mogę jakieś rzeczy kupić? Na razie nic ciebie kupować nie będę. Mam Lee, zapisz sobie grę. W drugim slocie też. Dobra, Lee, wstawaj, muszę z tobą porozmawiać. Co się dzieje? Nic, jestem gotowy. Jestem gotowy, by do was dołączyć. Czyli przeszedłeś już próbę Torlofa? Tak. Bardzo dobrze. Co sądzą o tobie pozostali najemnicy? Większość z nich jest po mojej stronie. W takim razie idź do Onara. Ja już z nim rozmawiałem. Ale wynagrodzenie musisz sam sobie wynegocjować. Dobra, spokój, dzięki. Ja w tym momencie bym się do Onara udał. Od niego dostał wynagrodzenie. Później się znowu wrócił do Lee. No i mógłbym już oficjalnie dostać się do najemników. No, ale ja w sumie tutaj sobie grę zapiszę. Do najemników nie chcę dochodzić, nie chcę dojść, znaczy dojść, nie chcę wstąpić ani do najemników, ani do straży miejskiej. Chciałbym dostać magię ognia. No ale różne zadania poboczne sobie chciałbym tutaj porobić. Zapiszę sobie jeszcze raz. Dobra, teraz muszę się wrócić na tą farmę Berengara. Mam jak mapka. No i tam porozmawiać z tym kolesiem, żeby pozwolił temu drugiemu farmerowi, nawet nie pamiętam jak się nazywa, tam brać i wypuszczać swoje zwierzaki, swoje owce. Ja mam, kurczę, znowu bestie. Mi się tak czas do czasu tutaj odradzają, to fajnie. ...80 punktów doświadczenia. Żółwaczka polnej bestii. To tak jak tam w ogóle stoimy z moimi rzeczami. Dobrze, 30. Mięso kopacza. Dobra. Dwie mi zostały tutaj. No chodź, polna bestia, chodź.
kolejne 80 punkcików. Wziąłem sobie kilka tych mięs kopaczy. No i następna tutaj na mnie lezie. Polna bestia. Punkcików, żółwaczka polnej bestii, 20 sztuk jeszcze mi tego mięsa kopacza zostało. Oprócz tego, co ja tutaj jeszcze mogłem sobie zjeść, kiełbasa, 12 do punktów trafień, 13 kawałków, no i 10 mi zostanie, wody się napiję. Dobra, i lecimy dalej. Na farmę Bengara, czy tam Berengara. No i w Gothiku jest takich dużo takich małych zadań pobocznych, które dają tam po 50 punkcików doświadczenia, nawet po 100 czasami. Tu mam te dwa topielce. Roślina lecznicza. Dlaczego by nie ściągnę sobie ich? Lecą za mną, czy nie? No chodź, topielcu, nie nerwuj mnie. Co by sobie teraz zapisać? No i ruszyła na mnie bestia. Ciekawy jestem, czy uda mi się tutaj wziąć. Skuszy ładnie zciągnąć. Jest 120 punkcików. No i wezmę sobie z niej pazury topielca. 15 sztuk złota kosztują. Tutaj mam następną. Też dobrze byłoby sobie zapisać. No chodź. No i odwrót. Kurczę. Ciach łamie. Bestia. No i skuszy sobie teraz wezmę i po woli ściągnę. Kolejne 120 punkcików doświadczenia. No i pazury. Niczego tu nie znajdę. Topielca. No i tak powoli, od czasu do czasu sobie będę mapę czyścił. A później zrobię jeszcze jakieś odcinki dodatkowe, w których pochodzę sobie po całej mapie, pozabijam wszystkie potworki, postaram się wszystkie rzeczy zebrać możliwe. No nie wiem, może zrobię jeszcze jakieś odcinki, w których będę chodził po wszystkich chatach i wszystko okradał. Można byłoby to zrobić. No już chyba piąty raz przychodzę tą samą drogą w tym momencie. Tutaj na lewo był X. Skarb Grega, tutaj naprzeciwko byli bandyci z Elvrichem. Elvrich to jest ten cały bratanek Torbena, którego wcześniej nie odnalazłem, do Korinis on już wrócił. Jak tylko wrócę do Korinis, to porozmawiam sobie z Elvrichem, oddam mu ten cały list, Lucy. No i z Torbenem też porozmawiamy. Za to otrzymamy kilka punkcików dodatkowych doświadczenia. Jest pałasz bandytów, który wcześniej nie zebrałem. No i już idziemy tutaj na tą farmę. Farma Bengara. Pasterz Baltazar nie może paść owiec na twoich pastwiskach? A, o to chodzi. Powiedziałem mu, że Sekob powinien mi płacić, jeśli chce korzystać z moich pastwisk. Mówiąc prawdę, to tylko dokuczanie. Po prostu nie cierpię Baltazara. Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego?
bo ja tak powiedziałem. W porządku, jak sobie życzysz. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. No to spoko, trzymaj się. Trzymaj się. Ty też. No i tutaj chyba też mógłbym wilkowi zdanie zrobić, znaczy fuchę załatwić. No ale dokładnie pamiętam, jak to się robiło, nie wiem w jaki sposób to się dokładnie robiło. Ale pasowałoby mi się tutaj zapisać. Moja postać mogłaby stracić życie. Nie jest zbyt bezpiecznie takie tutaj skoki brać i robić. Okej, okay, wrócę się teraz tutaj na tą farmę i powiadomię kolesia, tego farmera, że udało mi się sprawę tutaj rozwiązać. Wszyscy są szczęśliwi. No i za to też jakieś punkciki doświadczenia zgarnę. O co ja stoję? Baltazar. Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. No spoko, 10 przedmiotów otrzymałem. Dobra, ja w tym momencie już troszeczkę tych zadań pozałatwiałem, troszeczkę czasu w tej grze już byłem. No i teraz najwyższy czas, żeby wrócić się do Corinis. Po drodze jakieś zadania jeszcze będę miał na pewno. Ciemny grzyb sobie podniosę, ciemny grzyb sobie podniosę. To jest jeszcze jeden ciemny grzyb. I tutaj mamy kolejne polne bestie, które sobie też załatwię. Czego by nie? Dodatkowe punkciki zawsze się przydadzą. Punkcików doświadczenia. Nie wiem, czego ich skuszy nie załatwiam. Nadwieszczałbym je brała, tak to kurczę, muszę się bardziej brać i bawić z tym mieczem. Wezmę od nich te wszystkie żółwaczki. Niebieski bez. Dobra, moi panowie. Tutaj sobie dojdę jeszcze kawałeczek pod tutaj do góry. No i zakończysz swój odcinek. Może nawet zajmę się tymi tupielcami, które tutaj były. Nie wiem, myślę właśnie w tym momencie. Znaczy chciałbym zobaczyć, czy one w ogóle tutaj jeszcze będą żyły. Ponieważ Greg się tutaj na nich rzucił ostatnio. Chyba mnie tutaj powybijał. Skurczę sens tego Grega. Wybił mi obydwa topielce, które tutaj grasowały. Przewolona sytuacja, dobra. Ja w tym momencie wyjdę sobie tutaj na górkę. No i was pożegnam. Okej. Okay. Poziom 11. 35790 punktów doświadczenia mam. Punktów nauki 12. Dobra, do usłyszenia w następnym odcinku, no i pa, pa.